Niemożliwe stało się możliwe? No to nie jest to, że niemożliwe. No trafił, gratuluję. Ciężko mi się tak teraz odnaleźć w tym wszystkim, bo to jest naprawdę ciężka chwila dla każdego sportowca. Dziękuję, że zgodziłeś się rozmawiać. Tym bardziej po dwóch przegranych, jeszcze druga z rzędu, była to dla mnie taka dość bardzo ważna walka. Czułem gdzieś wewnątrz, że może być ciężko, nie dlatego, że po prostu, tylko coś tak w głowie, coś tak było. No ale co mówię, no przyszedłem nastawiony na wygraną. Mówię, ciężko teraz tak coś mówić, bo to jest druga przegrana przez knockout. Gratuluję Adamowi, jak to oglądasz, Adam, to życzę Ci powodzenia. Idź dalej i co, no tak to w sporcie bywa, że wygrywasz, potem przegrywasz i mam nadzieję, że po prostu pójdziesz dalej, wybijesz się, no i kolejny Polak gdzieś będzie walczył, kto wie, może wygra. Nie wiem, jakoś nie mogłem się odnaleźć, bo to nie było to, co... Nie wiem, jakoś niby wszystko to samo, a wszedłem i czułem się tak dziwnie. Nie wiem, czy to przerwa, czy... Nie wiem, no wygrał. Na pewno był dzisiaj lepszy, to było widać. Czy lepszy, nie wiem. No po prostu wygrał, tak? Także gratuluję. Dziwnie się tak mówi, bo moje ego troszeczkę tak bardzo ucierpiało dzisiaj. No i tak mówię, cokolwiek bym nie powiedział, to tak naprawdę... No szkoda, przykro mi jest. No, kwestia psychiczna, Artur? Nie, psychiki to tu nie było, po prostu. Ja nie wiem tak naprawdę, co tam zakresowe. Wszystko było niby okej. Okay. Wszystko ten trafił mi jakimś jednym mocniejszym. Nawet nie wiem, co to było. Nie pamiętam. Też ciężko mi było się znaleźć w ringu w pierwszej rundzie. Taki byłem, kurde, niby... To właśnie powiedział, przepraszam, że ci przerywam, ale ty powiedział, rozmawiałem przed chwilą z Adamem, powiedział, że po pierwszej rundzie wiedział, że on tą walkę wygrał. Nie wiedziałem tak jakoś, wszedłem do tego ringu, niby wszystko było ok, ale też do końca nie wiedziałem, rozumiesz, co, nie wiem, czy to ta przerwa jednak półtorej roku, nie wiem, na pewno Adam dziś był lepszy, Adam gratuluje. Trener, który Cię kocha, bo wiesz o tym, że Ronnie Cię kocha, powiedział, że nie zrobiłeś niczego, na czym pracowaliście i on się bał już po pierwszej rundzie, że ta walka może się tak skończyć. Nie wiem, opuszczone ręce, brak lewego prostego, nie było różnicy takiej znaczącej szybkości, widać między Wami to, co miało być, na czym bazowaliśmy całą opinię, jak to będzie wyglądać. Przemek, jest taki dzień, w którym... Ja rozumiem. W którym naprawdę ciężko każdy sportowiec znosi, to przyszedł ten dzień. To jest dla mnie taka bolesna porażka. Nie wiem, co będzie dalej, no co mam Ci powiedzieć teraz, nie wiem, no jest to dla mnie, nie poczułem ciosu jakiegoś bardzo mocnego, tylko czułem, no wiesz, no po prostu... Kumulacja, bum, bum, bum i tyle, i przerwanie, nie? Nie mam także jakieś tam zamroczenia, coś, no po prostu, no, wygrał, teraz pytasz mnie o coś, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, ponieważ dla mnie to bardzo ciężkie mentalnie, zawsze byłem takim zawodnikiem, który... Zawsze byłem takim zawodnikiem, który bardzo mentalnie podchodził do pewnych rzeczy i dzisiaj naprawdę było to dla mnie ciężkie. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś te 2 minuty za rozmowę. Widzę, jaki jesteś. Jeśli mogę powiedzieć coś ze swoich rozmów z Tobą, no to ostatni raz, kiedy Ciebie widziałem, takie było po dzielnicy, kiedy powiedziałeś, że nie wiesz, czy w ogóle wrócisz do boksu. No tak jak mówię, nie wiem, bo naprawdę to jest ciężkie dla każdego zawodnika. Jest to dla mnie... Wiesz, teraz Cię cokolwiek byś mnie nie zapytał. Nie pytam o plany, absolutnie nie. To za wcześnie. To absolutnie nie wolno takich pytań. Gratuluję Adamowi, Adam. Idź swoją drogą. Stoczyłeś bardzo fajną walkę. Udźwignąłeś ciężar, który jest ciężki dla każdego zawodnika. Gdzieś tam ten. Gratuluję. Trzymam kciuki. Taki sport. Szkoda tylko, bo mówię, gdzieś tam technicznie to było dla mnie bardzo, bardzo... No boli mnie to. No. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Artur Szpilka. Dzięki.